opracowany przez Światową Organizację Zdrowia i ta klasyfikacja funkcjonuje w Polsce od 1996 roku. My cały czas czekamy na ICD-11, dlatego że wiemy, że całkiem niedawno Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne wprowadziło DSM-5, które troszeczkę zmian wprowadzało, między innymi zniosło zespół Aspergera, jakby zniosło taką nazwę, włączyło to pod szerszą kategorię zespół spektrum zaburzeń autystycznych, tak, ASD. No i tam jeszcze innych pomniejszych kilka zmian wprowadziło, ja na tym się nie będę skupiała, skupię się na tym, co w tym momencie jakby ICD-10 nam daje jako jeszcze ta obowiązująca klasyfikacja w Polsce. Stąd też, jeżeli będę mówiła o dzieciach autystycznych, to będę miała na myśli dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, w tym właśnie z autyzmem wczesnym dziecięcym czy zespołem Aspergera. Jeżeli chodzi o całościowe zaburzenia rozwoju, to pod taką dużą grupę należy kilka odrębnych jednostek, natomiast one wszystkie mają silne i stałe cechy. To znaczy wszystkie dzieci z tej grupy mają problemy z komunikacją, mają deficyt umiejętności społecznych oraz trudności w zakresie wzorców zachowań i zainteresowań. I jakie to ma... Mówiłam o tej niepełnosprawności jako takiej super niepełnosprawności, dlatego że autyzm czy zaburzenia autystyczne jako całościowe zaburzenia rozwoju wpływają na rozwój całego dziecka. Stąd też bardzo często z autyzmem będzie współwystępowała niepełnosprawność intelektualna. I teraz, ponieważ dzieci mają te specyficzne trudności, badacze nie do końca potrafią też zbadać, jaki odsetek dzieci autystycznych posiada niepełnosprawność intelektualną jeszcze dodatkowo. Pokażę Państwu wycinki z takich badań, tak? Najczęściej w literaturze można spotkać się z takimi informacjami, że 75% dzieci autystycznych posiada niepełnosprawność intelektualną, 5% stanowią autystyczni geniusze, tak zwani sawanci, tak? A przynajmniej 20% posiada przeciętny iloraz inteligencji. I to najczęściej w badaniach pokazuje. Są natomiast również takie badania, które pokazują, że jedynie 35% dzieci autystycznych ma niepełnosprawność intelektualną. A jeszcze inne, jakby chcę pokazać Państwu złożoność tego zagadnienia, a jeszcze inne określają, że tych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną autystycznych do lat 90. XX wieku było 90%, w tym momencie możemy mówić o 50%. Także samo już to nastręcza pewne trudności. Samo zbadanie wyrazu inteligencji. Jeżeli chodzi o super niepełnosprawność autystyczną, mówię tylko tu o pewnych fragmentarycznych, ponieważ mamy bardzo ograniczony czas, o pewnych wybranych tylko trudnościach doznawanych przez dzieci autystyczne, to jednym z takich bardzo ważnych, odgrywających niezwykle ważną rolę w budowaniu poczucia bezpieczeństwa dziecka autystycznego i też w ogóle budowania bezpieczeństwa pracy z tym dzieckiem autystycznym jest praca nad trudnymi zachowaniami. Trudne zachowania są przez Erika Emersona oraz przez innych badaczy określane jako zachowania anormalne o takim nasileniu, takim natężeniu, częstotliwości występowania i czasie jej trwania, że zachowania te zagrażają bezpieczeństwu i temu dziecku autystycznemu oraz osobom w jego otoczeniu. Zazwyczaj są to bardzo często akulturowo nienormalne, tak, zachowania, które bardzo często ograniczają dostęp do miejsc użyteczności publicznej. I oprócz tego, że dzieci autystyczne mają trudności w zakresie tej triady, tak, komunikacji, emocji, zachowań, bardzo często na przestrzeni całego życia współwystępują inne trudności. Bardzo dużo osób ma tiki, zaburzenia lękowe, proszę spojrzeć na dane liczbowe, fobie specyficzne, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zespół lęku społecznego, agorafobia, zaburzenia lękowe uogólnione, przetrwały lęk separacyjny, zaburzenia lękowe z napadami lęku, epizody depresji, tak, jest w tym dosyć sporo odsetek depresji dłużej, zaburzenia dwubiegunowe, zaburzenia snu i tego nam jakby ICD-10 nie pozwala, DSM-5 już pozwala,
żeby też stawiać kryteria diagnostyczne dla ADHD, tak? Również dzieciom autystycznym. Czyli tutaj mamy ten zespół niesprawiedliwości psychologowej z deficytem uwagi 30%. Po prostu autorzy tego opracowania również na tym, na skali DSM-5 się wzorowali. Aby zrozumieć jeszcze poczucie bezpieczeństwa i też budowanie bezpieczeństwa dziecka autystycznego, musimy zrozumieć, że bardzo często, to jest bardzo charakterystyczne dla dzieci autystycznych, mają one tak zwany deficyt teorii umysłu. Po raz pierwszy zostało to sformułowanie użyte przez Primaka i Woodruffa w drugiej połowie XX wieku. Natomiast jeżeli chodzi o przełożenie na zagadnienia związane z autyzmem, wprowadził to pojęcie Simon Baron Cohen, który używa takich pojęci jak mind reading, czyli czytanie w umyśle, czy mind blindness, czyli ślepota na stany umysłu. I tutaj polega to na niczym innym jak przewidywanie stanu umysłu innych osób. Przewidywaniu ich tego, co inne osoby od nas oczekują, czasami w sposób niedokładny. To jest też reakcja na zachowanie innych osób. Pokażę Państwu klasyczny eksperyment, który przeprowadził Simon Baron Cohen ze swoim zespołem, który pokazuje, w jaki sposób dzieci autystyczne, na czym polegają te trudności. Eksperyment Sally i Ann. Bardzo klasyczny eksperyment. Jest Sally, jest Ann. Sally ma kulkę, którą włożyła do koszyka i wychodzi na spacer. Ann wyjmuje kulkę z koszyka i przekłada ją do pudełka. Sally wraca i chce się bawić swoją kulką. I teraz pytanie było kierowane do dzieci, różnych dzieci. Było to do dzieci w formie intelektualnej, dzieci z zespołem Downa, również dzieci autystyczne. Było pytanie, gdzie Sally będzie szukała kulki? I dzieci prawidłowo rozwinięte odpowiedziałyby, że gdzie będzie? W koszyku tam gdzie zostawiło, tak? Zostawiło. No właśnie, tak? A dzieci autystyczne odpowiadały, że wkłada, tak? Że w tym pudełku będzie szukała. I przepraszam za rozstrzelanie, coś zmieniło mi z komputera na komputerze. I jeżeli chodzi o porażkę dzieci autystycznych, to polega ona na tym, że wiek umysłowy bardzo często przewyższał wiek jakby rozwojowy tych dzieci. Tak? One potrafiły rozwikłać bardzo złożone logicznie zadania. I świetnie radziły sobie na przykład z materiałem, z obrazkami dotyczącymi takiego mechanistycznego ujęcia rzeczywistości. Czyli coś się stało, na przykład, nie wiem, uciekł balonik dziewczynce, wpadł na drzewo i przez to, że wpadł na drzewo, pękł. Rewelacyjnie sobie z tym dzieciaki radziły. Natomiast z takim przewidywaniem stanu umysłu innej osoby, co ona myśli, tak, już sobie nie radziły. Ja mówię o tym dlatego, że bardzo często dzieci autystyczne, nie wszystkie to dzieci dotyczy, natomiast jest to specyficzne i charakterystyczne dla dzieci autystycznych. Ja mówię o tym w perspektywie bezpieczeństwa, dlatego że różne badania to pokazują, ale też pokazuje to doświadczenie praktyczne, że dzieci autystyczne niestety, ale bardzo często są przez to narażone na pewne społeczne wykorzystywanie głównie przez swoich rówieśników. Nie są w stanie, już nie wchodzę tutaj w takie szczegóły jak specyficzne rozumienie, tak? Rozumienie dosłowne tego, co się mówi, nierozumienie ironii, nierozumienie aluzji, bardzo często nierozumienie żartu, tak? Stąd też to pokazuje pewne trudności i niebezpieczeństwa, na które dziecko autystyczne jest narażone. I jeżeli bierzemy pod uwagę wszystkie powyższe, to warunkami takiej efektywnej integracji, aby to dziecko czuło się bezpieczne w tym środowisku i było bezpieczne, jest to, aby byli przygotowani nauczyciele i rodzice. Oczywiście tutaj nie będę aż tak bardzo się nad tym rozwodziła, bo to jest kolejny bardzo długi temat. Na pewno chodzi o zabezpieczenie odpowiednich warunków w szkole. Natomiast to, co ja, na czym chciałabym się skupić, to przede wszystkim maksymalne fizyczne i psychiczne przygotowanie dziecka do wejścia w większą grupę. Ponieważ ja miałam
okazję pracować w różnych ośrodkach, nie tylko jakby pracować jako pracownik, ale być jako stażystka, jako wolontariuszka, chociażby w flagowych, myślę, że można takie określić, miejscach w Polsce, między innymi Fundacji Synapsy w Warszawie czy Fundacji Wspólnoty Nadziei w Krakowie. Obserwowałam dużo różnych dobrych praktyk. Pracowałam w przedszkolu integracyjnym, gdzie był naprawdę wzorcowy model wprowadzany włączania dziecka do grupy integracyjnej, mając całą kadrę przeszkoloną w Polskim Towarzystwie Terapii Behawioralnej. A więc mieliśmy wzorce, mieliśmy skąd czerpać. Stąd też ja będę mówiła o tym, jak to się odbywało i jak może się odbywać, bo wiem, że takie praktyki są stosowane. Jeżeli chodzi o gotowość dziecka, to musi ono posiadać minimum 80% umiejętności z czterech grup. Z grupy zdolności językowych, umiejętności społecznych, zdolności szkolnych i brak trudnych zachowań. Jeżeli chodzi o pierwszą grupę, to tutaj dziecko autystyczne musi wykonać dwustopniowe polecenia. Tak? To są bardzo często proste polecenia, ale możemy je sprawdzić poprzez po prostu wydawanie ich. Na przykład, nie wiem, włóż kulkę do kubka, a kubek postaw na podłodze. Sprawdzamy, czy dziecko jest w stanie to wypełnić. Komunikowanie się na polecenie i spontaniczne. Tak, dziecko musi nam się tutaj w ten sposób porozumieć. Udzielanie odpowiedzi na podstawowe pytania. Zadawanie prostych pytań. Uczestnictwo w prostej wymianie słów i umiejętności przywoływania osób. Jeżeli chodzi o drugą grupę, umiejętności społeczne, to tutaj dzieci muszą odzajemniać pozdrowienia, uczestniczyć w grupowych zabawach dziecięcych w kółku. Ja tu mówię o uczestnictwie samodzielnym, bez pomocy nauczyciela wspierającego, nauczyciela terapeuty czy kogokolwiek innego. Tak? Umiejętność inicjowania zabawy z innymi dziećmi, naśladowanie różnych sytuacji i to by było tyle. Jeżeli chodzi o zdolności szkolne, to tutaj dziecko musi umieć uczyć się przez obserwację innych osób, a wiemy, że u większości dzieci autystycznych jest ten duży problem, tak, żeby uczyć się przez obserwację innych osób. Dziecko takie też musi umieć siedzieć w ławce szkolnej, zgłaszać się przez podnoszenie ręki, musi mieć taką umiejętność nabywania umiejętności w trakcie trwania lekcji. A ponadto dziecko musi być w zadaniu przez minimum 80% czasu, kiedy to zadanie trwa. Jest to bardzo prosty test, żebyśmy stwierdzili, czy dziecko taką zdolność posiada. Potrzebujemy do tego trzech osób dorosłych plus dziecko autystyczne. Jedna osoba daje dziecku autystycznemu zadanie do zrobienia i jakby zajmuje się tym dzieckiem. Dwie osoby dorosłe, przyjmując jakiś określony wycinek czasu, powiedzmy 3 minuty, biorą timery do rąk, włączają jednocześnie na start i co na przykład co 3 czy co 5 sekund, notując sobie plusikiem czy też minusikiem, czy dziecko wykonuje zadanie, czy słucha nauczyciela, czy wykonuje kartę pracy, czy wykonuje polecenia, czy zgłasza się, czy jest jakby to w zadaniu po prostu, tak? Czy też nie. I jeżeli po podliczeniu tych wszystkich punktów dwie osoby są po to, żeby sobie potem sprawdzić, czy te daje bardziej obiektywny po prostu obraz. Kiedy dziecko tego 80% czasu nie jest w zadaniu, to my możemy z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że będzie miało trudności, aby te zdolności szkolne jednak uzyskano z satysfakcjonującym poziomem. Jeżeli chodzi o zachowania trudne, to tutaj przede wszystkim dziecko musi dotrzymywać kontraktów, tak? Czy też ustnych, czy też spisanych z nauczycielem. Musi panować nad agresją i złością, mieć ograniczone zachowania stereotypowe. Jest to bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, dlatego że nie dotarłam do żadnych opracowań naukowych niestety. Może Państwo gdzieś dotarli, więc prosiłabym, żeby mi je wskazać. Natomiast z mojej praktyki wynika, że niestety, ale rodzice nie zwracają uwagi na to, co nauczyciele mówią, ponieważ jeszcze tylko dopowiem, w zespole wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pracując w terapii z dziećmi autystycznymi, my pokazywaliśmy rodzicom,
czy dziecko jest gotowe do wejścia, do pójścia z przedszkola do klasy integracyjnej, czy też nie. I nie wszyscy jakby rodzice traktowali nas jako zespół wiążąco, poważnie. Traktowali nasze wskazówki jako pewne, no po prostu tak my musimy powiedzieć, więc mówimy, niekoniecznie będziemy się do nich stosowali. Moje, oczywiście w cudzysłowie, prywatne dzieci z terapii były cofane ze szkół integracyjnych na zajęcia indywidualne i dopiero po czasie rodzice mówili, pani Asiu, miała pani rację, my tak strasznie chcieliśmy, żeby dziecko poszło do integracji, nie poradziło sobie, zostało wycofane na zajęcia indywidualne albo wycofane do ośrodków, chociażby do Krajowego Towarzystwa Autyzmu, gdzie rehabilitacja i terapia odbywa się na poziomie 1:1, tak? Czyli jest terapeuta, jedno dziecko autystyczne. I teraz, jeżeli chodzi o takie etapy wprowadzenia do integracji, to tak jak powiedziałam, najpierw jest dziecko i terapeuta. Zazwyczaj dziecko i terapeuta mają zajęcia w małej salce terapeutycznej i tutaj dzieci uczą się podstaw według planu przyjętego dla tego dziecka, tak? Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Później dziecko łączymy w parę z rówieśnikiem i pracuje z nimi dalej w małej salce ten terapeuta. Następnie, kiedy dziecko jest gotowe oczywiście, tak? Łączymy dziecko z rówieśnikami, z jakąś większą grupą, powiedzmy z pięciorgiem dzieci, tak? I dalej jest terapeuta, również w małej salce, prowadząc zajęcia. Następny etap jest to dziecko, rówieśnicy, terapeuta i wychowawca w dużej sali. Czyli jeszcze tutaj tak, mamy tego terapeutę. Natomiast w ostatnim etapie my wycofujemy terapeutę, to trzecie ogniwo, i zostaje sam wychowawca, rówieśnicy i dziecko autystyczne w dużej sali. I tak się odbywało w przedszkolu, w którym ja pracowałam. Wiem, że odbywa się też w wielu innych przedszkolach w kraju, ale nie we wszystkich. Jeszcze gdzieś tam jest to w powiatach i gdzieś to raczkuje, natomiast to się sprawdza. I my wtedy mamy świadomość, że dziecko rzeczywiście jest gotowe do tego, że jeżeli mamy je włączyć do dużej grupy, to my sprawdzamy, czy rzeczywiście ono jest gotowe na każdym z tych etapów. I nie robimy, potocznie mówiąc, false startu, tak? Po to, żeby potem nie wycofywać tego dziecka, kiedy nagle pojawią się jakieś trudne zachowania. I to była taka moja bardzo krótka prezentacja. Nie wiem, teraz dajemy czas jeszcze na pytania. Być może na tą chwilę Państwo rodzą się pytania. Jeżeli ktoś tak ma jakąś refleksję, to proszę się podzielić. Jak nie, to może za chwilę się zrodzą. Na co ja bym chciała zwrócić uwagę i też tutaj uważnie słucham, bardzo podoba mi się określenie super niepełnosprawność. Tylko nie słyszałam jeszcze takiego określenia. Ja osobiście lat 13 w integracji, osobiste doświadczenie, wychowałam się w rodzinie z dzieckiem autystycznym, mój brat był autystyczny. 1988 rok, kiedy padła taka diagnoza, więc to też pamiętam, jak mi tata powiedział, wolałbym, żeby miał wszy, bo bym wiedział, co z nimi zrobić. A z autyzmem w 1988 nie wiadomo było, co robić. I to było w Polsce. Tak, to Gdańsk, tylko Gdańsk. To nawet to jeszcze nie Warszawa, bo Warszawa była. Nie. Gdańsk, bo my jeździliśmy do centrum, zrobiła dziecka, to tam było MPD. Wszystko się wtedy na tamten czas kryło pod pojęciem mózgowe porażenie dziecięce, co by dziecku nie było. Albo zaburzenia schizofrenicznego. Dokładnie tak. I jakby, co widzę jako praktyk, 13 lat temu zaczynając pracę w integracji, w 12 w Pile jedno dziecko autystyczne, a dzień dzisiejszy 38. I jesteśmy też na świeżo z koleżanką po szkoleniu, też miałyśmy przyjemność brać udział w szkoleniu, na którym pani doktor powiedziała, że co 40 chłopiec w Stanach Zjednoczonych rodzi się z autyzmem. I teraz jako nauczyciele, bo tak myślę sobie, mam taki kontrast tych wcześniejszych wykładów, jakby tych zmian w edukacji, tej różnorodności, to wszystko dokładnie jakby do siebie zaczyna pasować, że musimy
być coraz bardziej wielofunkcyjni. Cokolwiek to oznacza, coraz bardziej takie mam poczucie jako nauczyciel, jako pedagog szkolny, jako ligowego pedagoga, takiego trochę bycia jak szampon, trzy w jednym, tak? Że coraz więcej umiejętności, ale to jest jakby też takie wyzwanie i podpisuje się po tym, co powiedziała pani doktor, że jeżeli poradzimy sobie z autystykami, to już sobie tak naprawdę z wszystkimi rodzajami odchyleń i zaburzeń rozwojowych jesteśmy w stanie poradzić. Więc to na pewno dziecko takie, no, dające nam wyzwanie. Ja myślę, że żeby uzmysłowić Państwu skalę tego, jakby skalę trudności, to tylko powiem, że raport przynajmniej, proszę sięgnąć, jest w internecie dostępny, raport z 2013 roku Fundacji Synapsis. On bardzo dobrze pokazuje sytuację osób autystycznych w Polsce. Osoby autystyczne są, nie były do tej pory przyjmowane do placówek i miejsc na przykład dla, tworzone specjalnie dla osób z niepełnosprawnościami, szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną. Każdy bał się ich jak ognia. Proszę mi wierzyć, ponieważ ja pracowałam również w projekcie unijnym dotyczącym, już nie wchodzę, tu w rehabilitację społeczno-zawodową osób autystycznych. Osobiście obdzwoniłam kilkadziesiąt miejsc, ponieważ takie były wymogi, warunki twarde, aby osoby autystyczne były przyjęte do warsztatów terapii zajęciowej czy innych form wsparcia dla tych osób. Obdzwoniłam kilkadziesiąt miejsc i każdy, jak słyszał słowo autyzm, osoba autystyczna, nie, to w ogóle nie ma szans, tak? Troszeczkę się to zmienia ostatnimi czasy, ale myślę, że ta zmiana będzie długotrwała i zresztą jak każda zmiana społeczna, tak? Teraz wymaga czasu. Też pokazały badania Synapsisa właśnie związane z Światowym Dniem Autyzmu i Miesiącem. 85% Polaków deklaruje, że już wie, co to jest autyzm. Tak. Ale 30-kilka procent tak naprawdę jeszcze nie wie, jak z nim, tylko 30-kilka procent wie, jak z tym pracować, tak? Także to znaczy poszerza się świadomość. Znaczy tak, 80-kilka wie, zna pojęcie, słyszało tak, kiedykolwiek, natomiast z czym to się wiąże, to tak. Tutaj jest bardzo niekłamne. Tylko dokładnie jakieś tam 30-kilka procent wiedziało, że jakby na czym to mniej więcej może tak polegać konkretnie, tak? I teraz jakby poszerza się świadomość i ten czas będzie na pewno czasem, no, uwzględniać, będzie względnie to trwało, tak, zanim to się zadzieje, aczkolwiek myślę, że wszyscy, którzy dzisiaj tutaj są, mają doświadczenie współpracy z dziećmi autystycznymi, bądź prywatne, bądź państwowe, że tak powiem, instytucjonalne i też wiem, co się dzieje, bo ja widzę jakby ilość i zapotrzebowanie szkoleniowe, tak, i teraz patrząc na jakby pojęcie poczucia bezpieczeństwa, tak, tutaj jakby stwarzanie warunków, jak to dziecko bezpiecznie wprowadzać w grupę, a ja bym chciała się odnieść do takiego budowania poczucia bezpieczeństwa tego dziecka, gdzie jakby patrząc na autystyków, sami widzicie, jak oni są konsekwentni w dążeniu do zaspokojenia tego poczucia bezpieczeństwa, ponieważ patrząc nawet na te objawy zestawiane procentowe, lęki separacyjne, lęki przed ludźmi, tak, lęki społeczne, to znaczy cały czas jest poczucie strachu, tak? Dokładnie, tak, dokładnie, wycofanie się z pewnych zachowań. I patrząc nawet na hierarchię potrzeb Maslowa, widzimy konsekwencje tych dzieci od potrzeb fizjologicznych i potrzeba bezpieczeństwa, która tak naprawdę w organizacji pracy z tymi dziećmi jest priorytetową do zaspokojenia. Co to znaczy? Ja bardzo często, kiedy prowadzę szkolenia, pracuję na filmie W kosmosie nie ma uczuć, na fragmentach tego filmu. I ci, którzy byli na moim szkoleniu, wiedzą, że zatrzymuję fragment filmu i pokazujemy sobie zachowanie nietypowe tego dziecka, z którym my jakby w perspektywie takiej organizacji w szkole mamy sobie radzić. To jaką widzimy właśnie konsekwencję rozwojową? Jeżeli ten przysłowiowy Simon z tego filmu chowa się do beczki, to po co to robi? Żeby? To po co ktoś się gdzieś chowa? Żeby czuć się bezpiecznie. Tak? Chowają się w miejscach, w których jest jak najmniej bodźców, bo chcą się czuć bezpiecznie. Jeżeli tutaj bardzo diagnostycznym kryterium jest chociażby, no nie wiem, utrzymywanie kontaktu wzrokowego, jeżeli są to osoby, które nie podtrzymują tego kontaktu wzrokowego, no to znowu z czego to wynika? Z tego, że jakby kontakt wzrokowy jest zawsze poczuciem odpowiedzialności za osobę, z którą się współbrzmi, tak? Czyli znowu jakby lepiej, wielki cudzysłów oczywiście, metaforycznie, lepiej nie trzymać kontaktu, no bo to znowu to poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za drugą osobę jest podwójne, tak? Uciekanie od relacji społecznych i to, co też mówi ten chłopak w tym filmie, że ludzie są niepewni, z ludźmi nigdy nie wiadomo jak będzie, tak? Uśmiechają się, a mówią,
a pokazują, że są nieszczęśliwi. Są nieszczęśliwi, a mówią, że nic się nie dzieje. Także że, pada na takie stwierdzenie z tego chłopaka, ludziom nie można ufać, tak? Bo jesteśmy nieprzewidywalni. Wszystkie plany aktywności, wszystkie rzeczy, które układają naszym autystom i aspergerom organizację pracy, dają im poczucie bezpieczeństwa, tak? I dokładnie jakby dążą bez, zobaczcie, bez takiego nawet szczegółowego rozumienia tych zachowań, że chcą czuć się bezpiecznie. Dlatego nawet to, co pani doktor przed chwilą pokazała, tryb wprowadzania w integrację. Co się dzieje? Jedna osoba, dwie osoby, trzy osoby i osobami, które są dla mnie przewidywalne. Też po co? Po to, żeby czuć się bezpiecznie. Czyli tak naprawdę takim zadaniem priorytetowym dla nauczycieli jest to, żeby zapewnić tym dzieciakom poczucie bezpieczeństwa w szkole. I dlatego być może nam się wydaje, bo my mamy doświadczenie, tu jest koleżanka z mojej szkoły, że to są dzieci, które mają średnią 5-8, że powinny wiedzieć takie rzeczy, no nie banalne, bo jeżeli ma się średnią 5-6, 5-8, mówię o doświadczeniu pracy z dziećmi aspergerowskimi, a on nie potrafi trafić pod tą samą klasę po, nie wiem, po dwóch miesiącach przerwy, to jest niesamowite, tak, że wie, potrafi mnożyć, dzielić, dodawać, potęgować w pamięci, a nie potrafi podejść pod salę językową, bo on zapomniał, gdzie ta sala jest, tak, bo na to dochodzą różne innego problemu trudności, tak? Problemy i trudności. I teraz bardzo trudno jest jakby takie dziecko, które funkcjonuje tak nieharmonijnie, traktować w sposób taki infantylny, tak? No bo jeżeli ma średnią 5-8 i takie wysokie osiągnięcia edukacyjne, a nie potrafi podejść pod salę, to dla nas jakby budowanie mu planu aktywności i mapy, nie wiem, dochodzenia do klasy wydaje się zbyt banalne, a on ma taką potrzebę. Ja chcę powiedzieć o takich drastycznym przykładzie, kiedy jeszcze pracowałam jako asystentka, miałam pod opieką chłopca, bardzo właśnie inteligentnego, nie z zespołem Aspergera, ale autystycznego, który, ponieważ nikt mu nie powiedział, co może robić na przerwach, on przez cały pobyt w szkole, czasami to było 7, czasami to było 8 lekcji, nie zjadał swoich kanapek, nie szedł do toalety, bo nikt nie powiedział mu, że przerwa jest od tego. Jak mu mama w końcu zwróciła na to uwagę, ponieważ nauczycielka była wspierająca nie tylko do jego zespołu, ale jeszcze do innego zespołu i tam jeszcze wielu innych uczniów było, więc to dziecko jakby na przerwie było zostawione samo sobie. Jak ja powiedziałam mamie, proszę wprowadzić mu taki plan, albo przynajmniej powiedzieć, że przerwa jest od tego, żeby zjadł kanapkę, poszedł do toalety, to zaczął na każdej przerwie, poszedł do toalety i jadł kanapkę. Tak, więc jakby, więc okej, okay, ten plan, o którym tutaj pani Monika mówi, wprowadzanie planu aktywności, czy w ogóle struktura miejsca, struktura czasu, tak, jest bardzo potrzebna osobom autystycznym i rzeczywiście tego trzeba pilnować i to wcale nie jest jakby banalne, nie trywializuje pewnego sposobu funkcjonowania tych dzieci. Dokładnie. Tym bardziej, że mamy takie doświadczenie i widzimy, że to czasami ja też pracuję też w perspektywie pozaszkolnej, spotykam się w takich warunkach poradnianych z tymi dziećmi, że to jest czasami taki nastolatek, taki, no jak, rozumiecie, że jak ktoś nie ma nogi, no łatwiej jest tam wytłumaczyć ten problem niepełnosprawności. Jakby na dzień dzisiejszy największym problemem, jeżeli chodzi o autystów i Aspergerem, nie są oni sami, powiem, w organizacji tej bezpośredniej pracy, tylko grupa, w którą wchodzą. Tak, mamy takie doświadczenie braku tolerancji, nawet nie wiem, czy ze strony dzieci, ze strony osób dorosłych. I my jakby, i to też jakby chcę wam pokazać jako zadanie priorytetowe, poszerzajcie świadomość ludzi, nie tylko dzieci i rodziców autystycznych. Ja mam takie doświadczenie też bieżące, półtora tygodnia temu, no 31 marca organizowałyśmy u nas w szkole szkolenie dla rodziców, w związku z tym, że Dzień Autyzmu dotyczące właśnie funkcjonowania tych dzieci. My zaprosiliśmy wszystkich, nie tylko dzieci ze zespołem Aspergera i z autyzmem. Oczywiście kto przyszedł? No tylko rodzice, dzieci, no wiemy, tak, jakby grupa dedykowana. Ale powiem wam, wczoraj, no nawet dzisiaj jeszcze otwierałam tą wiadomość, pisze do mnie mama tego dziecka autystycznego, ponieważ jestem w ciąży wczesnej, to się wzrusza nawet na reklamach Pampersów, więc po prostu łzy mi się po kolana polały. I mama pisze, to tak strasznie dziękujemy za to spotkanie. Tak dużo wątpliwości. Mama dziecka autystycznego zdiagnozowanego 6 lat.
Także dla niej jakby nie jakaś tam świeżość, nowość, że cały czas nawet ci rodzice, my to dedykowaliśmy komuś innemu, skorzystał jakby potencjalnie zainteresowany najbardziej klient, że oni mają taką potrzebę wiedzieć coraz więcej, że oni się chcą spotykać, że oni się chcą wspomagać, że oni się chcą wymieniać doświadczeniami. Jeżeli nawet macie, ja jadę znowu teraz na koniec tygodnia przyszłego do szkoły, która mnie zaprasza na radę szkoleniową, na której też będzie rodzic. To jest dobra zmiana, to jest dobra jakość. Ja byłam dwa tygodnie temu na szkoleniu, gdzie było 20 nauczycieli, 20 rodziców. To jest nowa perspektywa edukacji, tak się musi dziać. Nas łączy jeden problem albo jedna trudność, ja nie chcę nazwać tego problemem. Jedna inność, tak, nad którą trzeba się pochylić i nawet jeżeli macie takie poczucie niekompetencji, także jesteście specjalistami, to mówcie od siebie jako praktycy, co jakby w tych waszych doświadczeniach służy, że jeżeli właśnie określacie tym dzieciom, gdzie są drzwi do sali numer 7, bo tam jest język angielski i trzy razy go pod te drzwi zaprowadziliście i to działa, to pokazujcie to innym rodzicom, innym dzieciakom, to jest też jakby duża wtórna praca bezpośrednio z dziećmi. My z Małgosią tak naprawdę no, od lat już jakby krzewimy to, robimy pokoje filmowe z popcornem, puszczamy filmiki, żeby dzieciakom poszerzać świadomość. A co mówią dzieci nasze, nasi uczniowie? Mówią, bo my nie mówimy personalnie, Patryk ma autyzm, Igor ma autyzm, tamten ma autyzm. My nie pokazujemy palcem tych dzieci, tak? Ich, jakby prezentujemy ich na poziomie małych gigantów, tak? Że są wyjątkowe. Chociaż są różne podejścia. Niektórzy twierdzą, że to jest też jakby nie do końca uczciwe, że tak ten autyzm promujemy. W każdym razie, jakby z punktu patrzenia dzieci, my musimy je jak najlepiej zareklamować innym swoim rówieśnikom. I co mówią dzieciaki? Siedzą w tym naszym niebieskim pokoju, jedzą z popcorn, oglądając film, mówią: ja wiem, ten chyba ma autyzm, a może i tamten ma autyzm, ale one same do tego dochodzą. Rozumiecie, że jakby to jest jakby nowa perspektywa po to, żeby zapewnić tym dzieciakom poczucie bezpieczeństwa. Jest duży problem, tak jak ja bardzo często od tego zaczynam szkolenia, że jeżeli ktokolwiek na moim spotkaniu nie rozumie tego, że to on się będzie musiał bardziej podpasować pod to dziecko z autyzmem, Aspergerem, to nie jest szkolenie dla niego. Rozumiecie, że jakby to nie jest, to my musimy zmienić pewien tryb myślenia o tym, że to my zmienimy te dzieciaki, to my się musimy dostosować do nich. I jeżeli oczywiście w granicach bardzo no, takiego definiowanego rozsądku, tak, to nie chodzi o to, że my teraz tańczymy 12 i klaszczemy tak, jak nasze Aspergery i autyści chcą. Jest ich 38, także jesteśmy przetrenowani w bardzo wielu umiejętnościach, ale jeżeli my zapewnimy im te warunki organizacyjne, takie podstawowe, takie, które są tuż przed potrzebą bezpieczeństwa na poziomie fizjologicznym, to one dokładnie jakby bardzo mocno w to wchodzą, ponieważ są na bazie nawet naszych takich terapeutycznych doświadczeń, wiemy bardzo dobrze, że to się sprawdza. Co z takich nowych rzeczy, które ja też stosuję, już powiem tylko jeszcze w swojej pracy i do tego was będę też chciała zachęcić, bo tak naprawdę to dzisiejsze spotkanie ma wam jakby pokazać, gdzie trzeba gdzieś zajrzeć, być może właśnie dalej gdzieś jeszcze poszerzać te swoje kompetencje. Ja jestem też jak na świeżo po szkoleniu z dialogu motywacyjnego. Jest to metoda zaczerpnięta z więziennictwa. 83 rok, pan Miller, który wprowadzał to w warunkach takich resocjalizacyjno-socjoterapeutycznych. I zaczarowana jakby metoda, wiecie jak to jest, jak się idzie na dobre szkolenie i się podoba, to przychodzisz i działasz. I dokładnie tak się stało w przypadku mojego jednego ucznia. Zasadą podstawową tego dialogu jest to, żebyśmy popatrzyli na te dzieciaki w kontekście mocnych stron. I oczywiście, kiedy myślę sobie o chłopcu, który nam zamanifestował, no nie wiem, 20 kilka zachowań negatywnych i łącznie od uciekania z lekcji, prowokacji w postaci zabije siebie i kogoś tam jeszcze i tak dalej, różnych zachowań bardzo trudnych, prowokacyjnych i manifestacyjnych, no to trudno jest charakteryzować takich dziecków w kategorii mocnych stron. Tym bardziej, że uwaga goniła uwagę, doszliśmy do takiego momentu, że już wiedzieliśmy, że jesteśmy przy ścianie i spotkać się z gronem pedagogicznym. To była moja rola i poprosić je o to, żeby każdy napisał jedną mocną stronę Mikołaja, to był po prostu taki trochę Mount Everest, tak? I rozumiecie, że dziecko, które nam daje tak mocno w kość, a ja proszę nauczycieli, żeby każdy napisał jedną mocną stronę.
Bardzo trudna rzecz. Ja wiem, bo to był 9 lutego. Nie bez przyczyny wczoraj sprawdzałam w dzienniku elektronicznym, jaka jest liczba uwag od 9 lutego do dziś. Jest jedna uwaga, było 7 w tygodniu. Pomiędzy tą uwagą jeszcze są 4 pochwały. Także jakby pokazuje wartość dodaną tych zachowań. No i co my później robimy z tym, z tą charakterystyką Mikołaja w kategorii mocnych stron? My go absorbujemy w te czynności, w których on jest dobry. Tak? Czyli jakby, jeżeli mocną stroną jest jego mechaniczne przeliczenie, no to jest król frekwencji. Tak? Jeżeli jego mocną stroną jest to, że świetnie, nie wiem, wyciera tablice po lekcji, to on jest po prostu asystentem nauczyciela i tak dalej, i tak dalej. To są bardzo proste czynności. Spotykam Mikołaja około 3-4 tygodnie temu na korytarzu, mówię: Mikołaj, co słuchaj, już nie mam czasu, bo jestem odpowiedzialny za kącik taki, za taki, za taki. Mikołaj nie wie, w co ręce włożyć. Pokazuje efekt tego. Ja nie mówię, że zachowania trudne zostały wyeliminowane. Tak, bo nie jestem aż taką altruistką i taką idealistką, ale pokazuje proporcje tych zachowań. Co zrobił Mikołaj w konsekwencji swojego rozwoju? Bo tu po potrzebie przynależności jest potrzeba uznania. Co my zrobiliśmy z Mikołajem? Zaspokoiliśmy mu potrzebę uznania, nie dlatego, że patrzyliśmy na niego, dlatego, że nas prowokuje, to już się zabije i babę od polskiego udusi i zrobi jeszcze dużo innych rzeczy i wywiesza to na portalu społecznościowym. Chcę pokazać, jakie to ma też konsekwencje moralne. Tak? Już pomijam, jakby rozumiecie, TVN24, czarna opaska, ale po prostu takie wewnętrzne dla mnie, jako pedagoga, że ja wiem, że ten dzieciak mnie prowokuje myślą samobójczą, a ja nie wiem, co ja mam. Udawać, że to się nie zadziało, jak to wisi gdzieś tam na jakimś Facebooku czy gdzieś, ale dąży konsekwentnie do tego, żebyśmy na niego patrzyli. Więc zaczęliśmy patrzeć na niego z drugiej strony. I oczywiście, że mogę się poczarować jeszcze wieloma innymi metodami, ale jeżeli mam sposób, który działa, to zachęcam, żebyście popatrzyli na tych autystów i Aspergerów, a one mają bardzo dużo takich mocnych stron, kategorii tych dobrych doświadczeń, bo tam każdy ma jakąś taką w sobie nutkę wyjątkowości. Oczywiście, myślę, że ci, którzy dzisiaj są, to mają pewną gotowość do takich zachowań, a wy macie szerokokątne myślenie, no co z tą grupą nauczycieli, z którą ja współpracuję, tak? Bo bardzo często jako terapeuci, oligofrenopedagodzy mam już taką dedykowaną empatię, ale tam się zaczyna później problem tego, że ktoś mi przychodzi do mnie dziecko i mówi: no ale pan mi we wrześniu powiedział, że ja nie zdam. Tak? I rozumiecie. No i teraz ja mam odczarowywać jakby rzeczywistość, tak? Także myślę, że macie pewnie takie myślenie szerokokątne, że co z tą grupą innych nauczycieli, z którymi to dziecko współpracuje. Aczkolwiek być może zachęcić was do tego, żeby dawać takie nowe rozwiązania i sugerować coś nowego. Przepraszam, jestem gadułą, nie? Także proszę. Ja chcę tylko dopowiedzieć, pani Monika zwróciła rzeczywiście na bardzo ważną rzecz. U mnie to wychodzi na pierwszym spotkaniu z rodzicami, ponieważ prowadzę tam jej umiejętności społeczne dla dzieci wysoko funkcjonujących, dzieci autystyczne, dzieci z zespołem Aspergera. I kiedy po samym wywiadzie dotyczącym trudności, tak, z czym rodzice do mnie przychodzą, jakie są te trudności, na samym końcu zadaję pytanie, a jakie są silne strony pani dziecka? Zapada cisza. I to potem wychodzi na zajęciach, kiedy opracowujemy emocje, kiedy opracowujemy uczucia, kiedy wchodzimy chociażby w dumę, z czego są dumni, gdzie są ich silne strony, jest cisza. Więc to jest, oczywiście ja nad tym pracuję, natomiast zawsze po takich zajęciach idę do rodziców i mówię: proszę państwa, ja wiem, że nas nie chwalono, no takim jesteśmy pokoleniem, tak, ale proszę naprawdę zwrócić uwagę na to, w czym jest mocne, bo ja też jakby nie, mając tylko raz w tygodniu na przykład takie zajęcia specjalistyczne, to są zajęcia terapeutyczne, to też jest ograniczone po pół tego godzin w miesiącu, raz w tygodniu się spotykamy, też nie jestem w stanie aż tak dobrze poznać tych dzieci. Zawsze rodzicom mówię: tak, proszę państwa, zadanie do domu, musicie jakoś pomyśleć, przepracować te silne strony dzieci. Natomiast ja jeszcze chciałabym zwrócić uwagę, ponieważ o tym zapomniałam powiedzieć, a myślę, że trzeba o tym powiedzieć. Rodzice mają przeogromne parcie na to, żeby dzieci dobrze się uczyły, tutaj w kontekście dzieci wysoko funkcjonujących, dzieci zespołu Aspergera, i świetne mają noty, jeżeli chodzi o naukę szkolną. Natomiast jeżeli chodzi o samodzielność tych dzieci, o to jeszcze w ogóle nie zahaczyłam, tutaj samodzielność niestety, ale leży. Powiem jeden chyba drastyczny przykład, żeby państwo sobie, jeden z najdrastyczniejszych, który ja usłyszałam od mojej wieloletniej pani superwizor, która mówi tak: przychodzi kiedyś do niej na spotkanie mama ucznia, już prawie że pełnoletniego maturzystę, który był świetnym
fizyko-astronomem, nie wiem czy jak to tak można nazwać, dostał świetną propozycję wyjazdu edukacyjnego w formie takiego stażu. No i przyszła, żeby porozmawiać się, jak maksymalnie go przygotować. No i ta mama siedzi, mówi, no super ten mój, powiedzmy Marcin, świetny jest z fizyki, świetny jest z matematyki, rewelacyjne noty, wszystkie olimpiady na szczeblu wojewódzkim, krajowym, jedna z pierwszych miejsc. No więc tam moja pani superwizor, tak, no to w takim razie z czym pani do mnie przychodzi? No bo ten mój syn, jakby to powiedzieć, on sam się nie podciela. To pokazuje, jaki mamy rozstrzał pomiędzy umiejętnościami takimi szkolnymi, wiedzą, a z poziomem samoobsługi i ja to też doświadczyłam tego, przeprowadzając wywiady z rodzicami osób dorosłych. Właśnie o samodzielności tych osób i na pytanie, czy dziecko samo, dziecko, tak, no bo jakby to byli nie w kategorii dziecko, w sensie małe, tylko dziecko tych rodziców. Czy pani, pana dziecko samo ścieli łóżko? Nie wiem, bo nigdy tego nie robił. Czy sam przygotowuje sobie posiłki? Nie wiem, nigdy tego nie musiał robić, tak, zawsze to ja robię, zazwyczaj mamy. Więc jakby to też pokazuje, że też trzeba czasami przełożyć akcent na nie umiejętności szkolne, tylko umiejętności samoobsługi, tak? I samodzielności tych osób. To jest przede wszystkim palący problem i naprawdę z wywiadów, których przeprowadziłam chyba ponad 30, praktycznie w każdym wywiadzie, a to była dosyć duża grupa, jak na autystyczne, no to większość rodziców pokazywało, że jednak te osoby, być może one są samodzielne, ale nawet rodzice nie byli w stanie jakby tego jakby sprawdzić, nawet nie chcieli sprawdzać. Stąd też, jeżeli ja pracowałam w przedszkolu, to było bardzo mocne ciśnienie na to, żeby dziecko zaczęło mówić, żeby zaczęło liczyć, żeby zaczęło pisać, żeby zaczęło czytać. Natomiast samodzielnie dziecko nie było się w stanie przebrać na przykład na gimnastykę, tak? Ubrać skarpetki, nałożyć buty. Więc jakby tutaj mamy przeogromne różnice, jeżeli chodzi o poziom funkcjonowania na poszczególnych sferach dziecka autystycznego i o tym też nie wolno zapominać pracując, tak? Jakby nie możemy z góry założyć, że to dziecko, skoro sobie świetnie radzi w jednej dziedzinie, w innych też sobie świetnie będzie radziło. Myślę, że ta nieprzeciętna tam powinna jest znowu też konsekwencją takiego zabezpieczania sobie, tak, potrzeby bezpieczeństwa. Tak? I ja tak pracuję. Tak, bo to znowu jest uzasadnione, to tak. Zachowanie rodziców, aczkolwiek tak. Pomoże to chyba świadomość teraz, tak. Ta edukacja właśnie. Nie? Tak, i bardzo do tego zachęcam, zresztą pokażę, czy możecie skorzystać w sposób taki szybki, ale też ja wiem, kiedy ja pracuję z rodzicami dzieci autystycznych, to nie jest tak, że to jest pierwszy argument, że ja się wychowałam w rodzinie dzieci autystycznych, ale kiedy brakuje już o tym rodzicom, no i wtedy zyskuje jakiś taki poziom podwójnego zaufania. I powiem wam, że to, no to działa. Ja wiem, czego zabrakło mojej mamie. Ja wiem jakby z lat obserwacji, to nie był taki poziom wsparcia terapeutycznego, właściwie nie było w ogóle wsparcia dla rodziców absolutnie, czy to był autyzm, czy to niedosłuch, tam po prostu każdy sobie. Mieliśmy takich działaczy, jak nasza koleżanka Joasia, która tam po prostu biegała, gdzieś tam próbowała tych rodziców do czegoś zachęcić, ale właśnie mojej mamie zabrakło podniesienia świadomości. Ja na dzień dzisiejszy pracuję z rodzicami dzieci autystycznych w taki sposób. Proszę sobie wyobrazić, dzisiaj jest sobota, to jest niedziela, jutro pani nie ma. Co z pani? Ja wiem, że to jest drastyczne, rozumiecie, że to jest takie pytanie, idzie w kolana, tak? Że rodzice po prostu mają oczy pełne łez, ale jak? Ja mówię, no nie ma jutro pani, no i co? I to dziecko kompletnie nie jest przygotowane do niczego, bo ono ma nieprzeciętną pępowinę z matką. To jest jedyna osoba, która może odstawić je do szkoły, jedyna, która może przygotować posiłek. Dokładnie. I to jest takie, i ja taką reakcją naprawdę bardzo często żeby wstrząsnąć tych rodziców do pewnego rodzaju świadomości, żeby być może odchodzić od stereotypu szczęśliwe dziecko, szczęśliwy rodzic, szczęśliwe dziecko, aczkolwiek, żeby ci rodzice mieli też taką uważność na swoje potrzeby, ponieważ oni wiecznie jakby zaspokajają potrzeby tego dziecka, tak? Moja mama odeszła z pracy, tak? Po to, żeby Maćkiem się zajmować. Na dzień dzisiejszy wiem, że to była najgorsza decyzja, tak? Dlatego, że jakby cała uważność skupiła się tylko i wyłącznie na tym, no był w tym skuteczny, no bardziej niż ktokolwiek, tak? Ja widziałam, ja później miałam praktyki w szkole, w której on się uczył, w domu po prostu wiecznie w pozycji księcia z nogą do przodu, żeby zawiązać buta, podetrzeć się i tak dalej, a w szkole funkcjonujący na poziomie robienia sobie kanapek, składania łóżka i samoobsługowo ubierający się, tak? Także
nieodcięta pępowina w postaci tego, tej asystentury takiej bez końca powoduje to, że te dzieciaki później właśnie mało się usamodzielniają. Waszym celem do pracy jest też usamodzielnianie tego rodzica w kontekście takiego myślenia o tym dziecku jako nie małym dziecku, bo to są dzieci, które już całe życie są traktowane jako małe dzieci, tak? A one nie są już później małe i one jakby też te potrzeby rozwojowe u nich się mimo wszystko w sposób adekwatny uruchamiają, tak? Ja chcę jeszcze przypomnieć o jednym ważnym rozwiązaniu, które macie od 1 stycznia 2016 w szkołach ogólnodostępnych. Nie dotyczy to placówki, w której ja pracuję, ponieważ rozporządzenie organizacji kształcenia i wychowania dla dzieci niepełnosprawnych daje Wam możliwość zatrudnienia asystenta. Od 1 stycznia jest to przepis obowiązujący. Paragraf 7 tego rozporządzenia z 24 lipca 2015. I bardzo proszę i zachęcam do tego, żebyście korzystali z tego rozwiązania. Tylko ja chcę podkreślić jedną bardzo ważną rzecz. Ta rola asystenta, tego wspomagacza, to nie jest asystent dla dziecka. Żebyście, są złe interpretacje, że tak powiem, źle to poszło w obieg społeczny, to nie jest asystent dla dziecka. Bo gdyby był dla dziecka, to proszę sobie wyobrazić, że ta asystentura by przedrożyła koszty integracji. Bo gdyby było trzech w klasie autystyków, to co, będzie trzech asystentów? Nie, asystent będzie jeden, bo asystent jest po to, bo tam jest asystent, nauczyciel, specjalista, tak jak mówię, jakby w bardzo ogólnym pojęciu asystent. To jest ta osoba, która ma pomagać nauczycielowi w organizacji kształcenia, nie podcierać nos temu dziecku. Żeby dobrze rozumieć ten przepis, ponieważ spotykam się i teraz rozumiecie, co się zaczyna dziać. Prowadzę szkolenie w szkole, w której mają jednego asystenta, bo to dziecko jest w klasie i dostało asystenta. Ale w tym czasie dochodzi podwójna diagnoza i jest kolejne dziecko. No i ta mama, druga, mówi, ja też chcę asystenta dla mojego dziecka. No jeżeli się źle wprowadziło pierwszą osobę, to teraz rodzice myślą, że każde to dziecko będzie miało oddzielnego nauczyciela. No tak nie jest. Tak? Rozumiecie, że to, żeby dobrze też konotować to, tak? To jest obligatoryjne. Organ prowadzący nie robi nam przyjemności, dając nam tego nauczyciela. To jest obowiązkowe. Dla dzieci z autyzmem i dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością. Tak? Nie dotyczy to placówek integracyjnych i placówek specjalnych. Ale podkreślam to rozwiązanie. Pamiętajcie o tym, Wam się po prostu taka osoba do pomocy należy i patrząc z względów organizacyjnych, ona bardzo nam może ułatwić tak organizację pracy z tym dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju, bo może być to osoba, która może nawet chociażby podpowiadać jakimi sposobami, metodami pracować, albo być odpowiedzialna, nie wiem, za stworzenie na przykład planu aktywności wspólnego, indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Podsumowując, co bym chciała, żebyście mieli z tyłu głowy i przede wszystkim tym się jakby sugerowali. Cały czas myśląc o dziecku autystycznym, żeby myśleć o tym, że naszym celem jest zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa. Jakie to ma konsekwencje organizacyjne? Po pierwsze, organizacja przestrzenno-czasowa, tak? Jakbyśmy, że my za to jesteśmy odpowiedzialni, to my pokazujemy temu dziecku, gdzie może się schować, niekoniecznie do beczki, ale gdzie ma alternatywne miejsce na wyciszenie emocji. I to nie może być jedno miejsce w szkole, bo jeżeli się odstawia do pedagoga, a pedagoga nie ma, to musi być alternatywa, to do psychologa, a jak nie ma psychologa, to musi być trzecie miejsce. Nie ma zero-jedynkowych rozwiązań w pracy z dzieckiem autystycznym, ono musi wiedzieć, gdzie może się schować, bo rodzice mi bardzo często mówią tak, ale on tego nie potrzebuje. Ja mówię, no bo nie było sytuacji trudnej. Ale on musi wiedzieć o tym wcześniej, bo jeżeli będzie wiedział wcześniej, to mu to zaspokoi potrzeby bezpieczeństwa. A w momencie, kiedy będzie wysoko funkcjonujący i emocja będzie dominująca, to nie jest dziecko, które skorzysta z układu mózgu racjonalnego i tą wiedzę wykorzysta. Rewelacyjna rzecz, pokój wyciszeń. Niestety widziałam to tylko i wyłącznie w Fundacji Synapsis i nigdzie indziej w Polsce, niestety, ale z takim odzewem nawet w dyrekcji mojego środka, w którym pracowałam, na prośbę, żeby taki pokój wyciszeń przygotować dla dzieci, to usłyszałam, że izolatek nie będziemy tutaj robić. Jakby tutaj nie chodzi o stworzenie izolatek, tylko o miejsca, w którym to dziecko będzie mogło bezpiecznie wyciszyć
wyciszyć swoje emocje, dlatego że to też to moja bardzo bliska koleżanka, z którą pracowałam wiele lat właśnie w przygotowywaniu się do integracji, jej podopieczny miał zachowania trudne, ale zachowania takie, które wiązały się z zagrożeniem bezpieczeństwa dla innych dzieci. On rzucał krzesłami, tak? Próbował wywracać krzesła. Więc to dziecko w pewnym momencie było przez nauczyciela wspierającego wyprowadzane do sali gimnastycznej. No i tam był high life. Bo tam były huśtawki, bo tam były piłeczki, bo to była sala do integracji sensorycznej. I to dziecko po prostu potem nauczyło się, że skoro będzie miało trudne zachowania, nie będzie musiało uczestniczyć w lekcji, wyjdzie i będzie mogło się fajnie bawić w tej sali. Więc sala wyciszeń jest taką salą, w której jest tak naprawdę, jest to sala bezpieczna, jest tylko i wyłącznie sakwa, po to, żeby to dziecko mogło tam wejść, wykrzyczeć się, ściany są w miarę miękkie, tak, bezpieczne jest lustro weneckie, gdzie cały czas jest pod kontrolą wzrokową osób dorosłych, których nie widzi, dlatego że bardzo często są to zachowania też takie na pokaz, tak? To są takie manifestacje. Więc natomiast w Polsce, mówię, w jednym tylko i wyłącznie miejscu widziałam takie rozwiązanie. A jeżeli nie mamy nawet takiej nowej, zwykle, bo my mimo tego, że pracujemy w integracji, nie mamy takich też możliwości, to jakby stwarzamy, że tak powiem, z tego, co jest, tak? Ważne, żeby to dziecko po prostu wiedziało, gdzie w sytuacji trudnej i nie czekać na sytuację trudną. Nawet jeżeli w poniedziałek wrócić do pracy, wasz autystyk nie miał jakiejś takiej manifestacji, że rzucał krzesłami, to jest czas na to, żeby mu wprowadzić, słuchaj, jeżeli będzie dla ciebie trudna sytuacja, możesz iść tu. Jeżeli tej pani nie będzie, to możesz iść tam. Stwórzcie jakby alternatywę po to, żeby mu dać poczucie bezpieczeństwa. Druga rzecz organizacyjna, no to są te plany aktywności. Nawet jeżeli macie dzieciaki dobrze funkcjonujące i wydaje wam się, że one według planu wszystko wiedzą, to mimo wszystko zachęcam was do tego, żeby poukładać im te czynności w ciągu dnia. Co jest jakby priorytetowe i najważniejsze, że jeżeli plan aktywności ulega zmianie, o tej zmianie trzeba odpowiednio wcześnie uprzedzić. Co to znaczy odpowiednio wcześniej? W przypadku młodszych dzieci uprzedzamy 1-2 dni wcześniej, ponieważ każda zmiana jest wysoko funkcjonująca, później też napięcie. Drugi etap edukacyjny, no to już możemy sobie powiedzieć 3-4 dni, tak, że jest poniedziałek, Patryk, w czwartek będzie inny plan, bo to i to. I on będzie i tak do czwartku funkcjonował w napięciu, bo będzie coś innego, czego on nie jest w stanie wszystkiego przewidzieć. A jeszcze nie daj, bo będą jakieś emocje z tym związane, tak? My widzimy, co się dzieje i odkryłyśmy to w tym roku, jak są święta Bożego Narodzenia, co się dzieje z naszymi autystami, Aspergerami. One po prostu tak nam fatalnie funkcjonują. A dlaczego? Bo to jest taki czas tkliwości, takiej tkliwości, tak? Rozumiecie, jakieś kolędy lecą na przerwach i tak dalej. One tego nie lubią, tak? To po prostu i jak organizowaliśmy w tym roku taką gigantyczną wigilię, no to z 38 przyszło 8. Tak? Bo po prostu te emocje są tak trudne, emocje są nieprzewidywane i nigdy nie wiadomo, co się z nimi zadzieje, tak? A 80% uczniów autystycznych ma jeszcze zaburzenia integracji systemowej. Inaczej możliwe, że dokładnie. Wszystkie gadżety jeszcze dokładnie powodują. Dokładnie. I trzecia taka priorytetowa rzecz to jakby stałość, przewidywalność relacji. Zobaczycie też, że jeżeli będziecie dla tego autystyka i on sobie kogoś upatrzy, ja mam takich kilku fanów, że przychodzą z wszystkimi, wszystko opowiadają i tak dalej, dlatego że stałość, przewidywalność jest dla tego dziecka podstawą zbudowania relacji, bo co jest podstawą poczucia bezpieczeństwa w relacjach? Zaufanie, tak? Jeżeli będą miały zaufanie do kogoś, no to będą też z tego korzystać. I czy to będzie ulubiony but, czy to będzie, nie wiem, trójka z matmy, czy piątka. My mamy autystyków, którzy płaczą jak dostają 6 i płaczą jak dostają 1. A dlaczego płaczę jak dostaję 6? Bo to też są emocje. Tak? No to z powodu 6 też się płacze. Także jedna i druga ocena wzbudza tyle emocji, a emocje powodują to, że ten ich bezpieczny świat odtąd dotąd się rozsypuje i się przeżywa w coś, czego się niekoniecznie chciałoby doświadczyć. Co z waszego takiego podwórka, co jest jakby dla was najtrudniejszym, jeżeli chodzi o organizację pracy z autystami Aspergerami? Z tego, co powiedziałyśmy, może czegoś nie powiedziałyśmy. Co wam jakby sprawia największą trudność? Czego się tak naprawdę nauczyciele najbardziej obawiają w organizacji tej pracy? Ja wiem, czego się obawiają, bo ja codziennie się z nimi spotykam, też w swojej szkole.
Boimy się tego, że się te dzieciaki zachowają w taki sposób, który my nie wiemy, jak my będziemy się nimi zachować. Że nie mamy takich umiejętności, adekwatności reagowania tak naprawdę. Że one nas mogą postawić w jakiejś takiej sytuacji, w której my też nie będziemy wiedzieć, jak się zachować. Tak? I że tak naprawdę, wiecie, tak po Wankiewiczowsku powiem, że najważniejszą umiejętnością, jeżeli o to chodzi, to mieć zaufanie do siebie. Że jeżeli ja na to dziecko patrzę w kategorii tego, że chcę mu pomóc, to mu na pewno krzywdy nie zrobię. Ale i to też, wracając właśnie do tego stwierdzenia, chociażby nadwrażliwości sensorycznej i wszystkich innych, nad kompensacji, unikać podnoszenia głosu, postawy agresywnej, autorytarnej, bo one tak naprawdę, te postawy kompletnie nie są skuteczne. One jeszcze podkręcają, eskalują i powodują to, że to, nam ten dzieciak się po prostu wycofuje z współpracy. Co chcę Wam polecić do, no zabrakło nam czasu, aczkolwiek tutaj na YouTubie znajdziecie razem z naszymi uczniami, to jest 4 czy 5 autystów naszych Aspergerów. Nagraliśmy filmik pod tytułem Mali Giganci na YouTubie, to znajdziecie. Mali Giganci ze szkoły podstawowej nr 12 z oddziałami w integracji na Niemczech. Ja polecam ten filmik jako filmik edukacyjny, bo oni tutaj o sobie opowiadają. Widać zachowania typowo nietypowe, tak, jak one się tutaj zachowują. I dwa jeszcze filmiki, które promuję poprzez Fundację Synapsis, Akademia Specjalistów, a drugi Podróż Marii. Obydwa mają charakter edukacyjny po to, żeby poszerzać wiedzę i świadomość, na czym ten autyzm polega. Wszystkie znajdziecie się na YouTubie. Podróż Marii, Akademia Specjalistów. Polecam też ten filmik, bo taki był jego cel, żeby też promować tych autystów i Aspergerów w kategorii tego, że można ich zareklamować i że mają też dużo mocnych stron. Tamte dwie kreskówki, takie typowo 5-7-minutowe filmiczki do zajęć takich edukacyjnych i dla rodziców, i dla dzieciaków. Do pokazania pewnych tendencji i zachowań. No i to tym, którzy jeszcze nie widzieli, polecam film W kosmosie nie ma uczuć. Film nagrany z perspektywy chłopaka z zespołem Aspergera, pokazujący wszystkie zachowania nietypowe, tak naprawdę te, które tutaj zostały ładnie teoretycznie osadzone i dużo można zrozumieć też, jakby bardzo poszerza empatię. Bardzo dobry film też na spotkanie z rodzicami. I znowu mówię, że niekoniecznie dzieci autystyczne. To, co...